Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kerdes i jesteśmy już w 19 odcinku z serii Warhammer 40 000 Rogue Trader. Moi drodzy, stoczyliśmy walkę z kultystami, którzy zaatakowali święty reaktor fuzyjny w klasztorze elektrodynamicznym Cenobium. W każdym razie, no, właśnie tak to wszystko śmiesznie brzmi, ale w każdym razie śmiesznie, nie śmiesznie, tak, inżynieryjnie mocno, ale jakby inżynieria połączona ze słowami jak święty, jakieś tam błogosławione czy coś, to jest typowe dla Warhammera, ale brzmi czasami, może zabrzmieć trochę zabawnie. W każdym razie, stoczyliśmy walkę z heretykami, musieliśmy też zabić kilku elektrokapłanów, którzy zostali zmuszeni do współpracy z kultystami. I na końcu mieliśmy bardzo nieklimatyczny finał, bowiem myślałem, że nas czeka walka z Aurorą, przywódczynią kultystów, którzy zaatakowali Rikard Minoris. Myślałem, że będziemy mieli walkę z bossem. Tymczasem okazało się, że Aurora zabiła sama siebie, bowiem kiedy jej plan, pierwotny plan spalił na panewce, czyli zapobiegliśmy ukończeniu rytuału, w którym to elektrokapłani mieli przeprowadzić właśnie, doprowadzić do wybuchu reaktora, to Aurora postanowiła użyć siły i wbiła ostrze w kogitator kontrolny reaktora. Przyniosło to tyle, że owszem, kogitator został zniszczony, ale reaktor sam w sobie dalej jest sprawny, dalej działa, ale wyładowanie elektryczne, które spowodowała tym atakiem, spowodowało, że kopnął ją prąd na tyle silnym napięciu, że praktycznie usmażył ją na miejscu. No i walki z bossem nie mieliśmy. W ogóle tutaj widzę symbol chyba cincha na podłodze wyrysowany, ale mogę się mylić. To jest chyba symbol cincha. W każdym razie walka zakończona. Wynosimy się już z tej sali reaktora. Wynosimy się też z klasztoru, bo wszystko co mieliśmy zrobić na tej planecie zrobiliśmy. O! Cała banda tych kapłanów się tutaj, znaczy elektrokapłanów się zebrała i składają nam pokłon. Mówi nam tutaj, że tak, nazywają nas zbawcą. Szkoda tylko, że nie wyjawili nam, jak do cholery tutaj to ogarnąć, bo bym bardzo chciał otworzyć to. Ale spróbujmy. Oni tutaj dużo mówią o sile dynamicznej. Spróbujmy. Siły dynamicznej. Teraz wdzięczność dla... spróbujmy pierwszej opcji. Dalej się nie udało. Ach. Czy gdzieś możemy w ogóle się dowiedzieć, jak brzmi tutaj ten hymn? Pewnie gdzieś w necie bym znalazł tą informację, ale to nie o to chodzi. Jednak żebyśmy tutaj... O, w ogóle ominąłem jakieś towary wcześniej. Nie chodzi o to, żebyśmy tutaj neta przeszukiwali w poszukiwaniu tych informacji. Ważne, powinna w grze być gdzieś taka notka. Stąd przyszliśmy, tu będą gdzieś te... Właśnie, te wyładowania elektryczne tutaj, to... Tu się nie zbliżajmy, bo oberwiemy. Możemy sobie podejść drugą stroną. Do wyjścia. Ale tak uważę, bo szukam jeszcze gdzieś... jakiegoś tekstu, nie wiem, czegoś co nas nakieruje na to, jak ten hymn tam brzmi. A tutaj, dobra, walczyliśmy. Tu jeszcze mamy jakiś towar. Ale wciąż żadnego tekstu. Myślałem, że może jakiś, nie wiem, dziennik, cokolwiek, jakiś modlitewnik, nie wiem. Coś co nas, tak jak mówiłem, naprowadzi. Na odpowiedni tekst. Tutaj byliśmy, tu Henriksa poznaliśmy.
Nie, no nie, no nie ma nigdzie żadnych wskazówek. A tam zgadywać można naprawdę bardzo długo. Kombinacji trochę by było. A więc wychodzimy z tego elektrodynamicznego cenobium. Wciąż nie wiem, co oznacza cenobium, ale no, mamy klasztor fabrykę, czyli klasztor elektrownię, przepraszam, która zasila całą planetę w zasilanie, w prąd po prostu. No i dobra, wychodzimy stąd. Szkoda, że nie trafiliśmy od razu już na okręt. Wiedzieliśmy, że zostało coś tam rozwalone przez wieżyczki laserowe. Tutaj mamy jeszcze jakieś towary, które ominęliśmy wcześniej. Gdzieś coś jeszcze jest. Tu coś jeszcze możemy się dowiedzieć. Okej, wszyscy laicy, którzy nie są godni wejścia do tej elektrowni, tam do środka, do tego klasztoru, mogą tutaj się modlić do siły dynamicznej. Dobra, my wracamy na statek kosmiczny. Będziemy mieli dwóch towarzyszy do obgadania, do pogadania na pokładzie: Henryxa i Pascala. Ale to może potem, bo teraz chcemy już zakończyć sprawę w tym systemie. A jednak pogadamy sobie, przynajmniej z Henryxem. Rogue Trader. I was somewhat brusque at our first meeting, and I would like to make up for it by expressing my thanks for your assistance in the electrodynamic cenobium. Your arrival could not have come at a better time. Okej, okay. Henryx mówi, że był trochę szorstki przy naszym pierwszym spotkaniu i chciałbym za to zadośćuczynić przez wyrażenie swojej wdzięczności za pomoc w elektrodynamicznym cenobium. Twoje przybycie nie mogło nastąpić w lepszym momencie. Thanks to you. I have succeeded in finding the object that brought me to this system in the first place. Now that the weapon of corruption has been seized from the cult, I can satisfy the Lord Inquisitor's wish and travel with you to Footfall, once you have finished your business on Rykat. Dzięki tobie ostatecznie powiodło mi się znalezienie obiektu, który w ogóle sprawił, że przybyłem do tego systemu. Że w ogóle przybyłem do tego systemu. Teraz, kiedy skorumpowana broń. Skorumpowana, kurde, to jest trochę takie złe tłumaczenie tutaj z mojej strony, ale kiedy ta broń, powiedzmy, nie wiem, no skorumpowana, użyjmy tego słowa, póki nie znajdę lepszego, została pozyskana z rąk kultu, mogę usatysfakcjonować, mogę wypełnić życzenie Lorda Inkwizytora i podróżować z tobą na Footfall. Kiedy już zakończysz wszystkie swoje interesy na Rykat. There is one more thing. The Lord Inquisitor gave me this item some time ago. He must have thought it likely that I would find myself aboard this vessel sooner than he. I was instructed to deliver this device to Lady Theodora. However, given recent events, I believe I ought to present it to you. This is an elucidator, a sacred machine capable of translating the languages of remote and lost worlds into Low Gothic. It can even process Xenos languages to a certain degree. Not without infelicities, but possibly well. Okej, jest jeszcze jedna sprawa. Lord Inquisitor dał mi ten przedmiot jakiś czas temu.
Pewnie myślał, że znajdę się na tym okręcie szybciej niż on sam. Zostałem poinstruowany, żeby jakby to urządzenie przekazać w ręce Lady Theodory, aczkolwiek biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, uważam, że powinienem go przekazać w twoje ręce. Jest to Elucidator, święte urządzenie zdolne do przetłumaczenia języków nawet z jakichś zaginionych i odległych światów w niski gotyk. Niski gotyk, czyli wysoki gotyk i niski gotyk panujący w Hiperium. Niski gotyk to jest taki, którym się posługuje większość normalnych ludzi. Wysoki gotyk to są określenia typu na przykład factotum. Jak tutaj jeden z komentujących fajnie zauważył, intendent. No taki przypominający bardziej łaciny język, o ile dobrze kojarzę. W każdym razie to urządzenie może nawet przetłumaczyć języki obcych, oczywiście do pewnego stopnia, nie bez jakichś tam pomyłek, ale odpowiednie jednak wystarczająco dobrze. I tak, możemy podziękować za ten podarunek, albo, no właśnie, bądź szczery, von Kalux, to jest pewnie jakieś urządzenie śledzące. Nie no, nie bądźmy tacy i w ogóle nie podpadajmy najlepiej Inkwizycji jako psionik. Dzięki ci za ten podarunek. May the Elucidator serve House von Valentius as faithfully as it has served the acolytes of the Holy Ordos up to now. Niech Elucidator służy rodowi von Valentius tak wiernie, jak służył akolitom Inkwizycji dotychczas. Okej, okay, jakie masz plany na ten moment? I would like to offer my assistance in resolving your immediate problems. I am aware that the ship suffered considerable losses during the recent mutiny and was damaged by the cultists' actions, and you have lost many valuable officers as well. You are in a difficult situation. I am at your disposal. Okej, okay, chciałbym zaoferować swoją asystę przy rozwiązywaniu twoich bieżących problemów. Jestem świadomy, że okręt odniósł naprawdę ciężkie straty podczas ostatniej rebelii i został uszkodzony przez akcję kultystów, a także, że straciłeś wielu cennych oficerów. Jesteś w ciężkim położeniu. Oddaję się do twojej dyspozycji. Okej, okay. Co myślisz, że stanie się z elektrodynamicznym cenobium? Fortunately for them, the cultists did not manage to seriously corrupt the holy site, partly thanks to the priesthood's efforts. Nevertheless, I would not be surprised if the local explorator fleet decides to audit and purge the damaged units once it hears about what has happened. Wszystko zależy od elektrokapłanów, którzy przeżyli atak. Na szczęście dla nich kultyści nie zdołali poważnie zaszkodzić temu świętemu miejscu, częściowo dzięki wysiłkom kapłanów. Mimo wszystko nie zdziwiłbym się, gdyby lokalna flota eksploratorów zdecydowała się przeprowadzić audyt i oczyścić uszkodzone jednostki w momencie, kiedy usłyszą, co się wydarzyło. Dobra, powróćmy do swoich obowiązków. Henryx wydaje się, że chciałby jeszcze coś powiedzieć, kiedy jednak kiedy przerywa mu dźwięk z nadajnika voxowego, ktoś próbuje się z nami skontaktować. Thank you for your time. Please consider me at your complete disposal while I am aboard your vessel. Okej. Okay. Mamy naszą mistrzynię komunikacji. Gratuluję zwycięstwa, wasza lordowska mość. Cały statek niecierpliwie czekał na informacje z twojej ekspedycji. Pogłoski na twój temat, które dotyczyły nie tylko uratowania tych kapłanów i ich klasztoru, ale tak na dobrą sprawę wyeliminowania źródła rebelii, rozprzestrzeniają się jak ogień. Transmisje voxowe z całego świata nie mówią o niczym innym. Gubernator Medinech oczekuje cię ze swoim punkcie dowodzenia, żeby omówić wszystkie sprawy. Jesteśmy gotowi, aby wyruszyć tam natychmiast. Po prostu daj nam rozkaz. Po prostu wydaj rozkaz, może brzmi lepiej. Dobra, to lecimy wydać odpowiedni rozkaz. Prawda, nie mogę się doczekać, aż będę mógł używać umiejętności piromanty, KRDS-em.
Aż tak patrzę, że te obrażenia od 5 do 8 są beznadziejnie słabe, przynajmniej na razie. Może to potem stanie się silniejsze, albo będziemy mieli silniejsze umiejętności do użytku. Bo to jest słabsze nawet od krzyku psionicznego. Co prawda potem przeciwnicy jeszcze się palą, tracąc 8 punktów życia. Przynajmniej ta pierwsza umiejętność trochę słabawa, taka. Spodziewałem się czegoś więcej. Myślałem, że to będą już naprawdę sensowniejsze umiejętności psioniczne. W każdym razie tak, mamy tutaj Henriksa. A gdzie jest Pascal? A, nie widzę Pascala na razie. Ale jest tu gdzieś, dobra. Ale tak jak mówiłem, na razie tam jest, razem z tym Ablem całym, którego uratowaliśmy. Ale na razie nie będziemy z nimi gadali, tym bardziej, że poprzednie rozmowy z udziałem tego całego Abla były naprawdę dla mnie mocno męczące. Ich tłumaczenie, jakby teksty wypełnione specjalistycznymi, mocno zaawansowanymi słówkami, jakby takimi związanymi z inżynierią, plus metafizyczne wtręty, poetyckie wtręty też przy okazji, to nie jest coś, co jakby jest dla mnie bardzo atrakcyjne do tłumaczenia. Dobra, byliśmy tutaj i tutaj musimy się udać, czyli do bunkra, do punktu dowodzenia gubernatora. Dobra, idźmy w takim składzie, myślę. Aczkolwiek Idira już wisi dwa poziomy, które uzyskaliśmy w klasztorze Adeptus Mechanicus. Idira będzie zastępczo z Henriksem się pojawiała w składzie, tak myślę. To są psionicy. Idira jest psionikiem walczącym z dystansu, Henriks psionikiem walczącym z bliska, ale Kerdys też jest psionikiem walczącym z dystansu, podobnie jak Idira. Więc coś czuję, że Idira będzie rzadko gościła w naszej drużynie. Bardziej, że jej dialogi tutaj też często zahaczają o taką, no, takie pseudopoetyckie, metafizyczne wizje. Znaczy metafizyczne teksty oparte na jej wizjach. Już wolę szorstkiego Heinrichsa, ale który mówi sensownie i nie mam problemów ze zrozumieniem tego, co nam chce przekazać. Dobra, może też pohandlujmy sobie z przedstawicielem eksploratorów. Ale zanim to zrobimy, czy wiesz coś może o tych kapłanie Ablu Hanumanie? Jednostka Quartz Crane nie przeprowadzał wcześniej komunikacji z jednostką Abel Hanuman. Dobra, czyli nic nam nie powiesz. Dobra, pokaż nam twój ładunek. Tutaj mamy jakiś ciężki pancerz, który moglibyśmy kupić. Mamy też stabilizujące rękawice. Czemu nie możemy tego wziąć? Aha, bo potrzebujemy profit faktora na poziomie 17, mamy tylko 15, więc nie musimy teraz handlować. Bo być może z jakimiś innymi frakcjami ta reputacja się jeszcze przyda i z nimi byśmy poprowadzili handel. Dobra, witam ponownie, wasza lordowska mość. Mistrzu Fankalox, cieszę się, że widzę cię w dobrym zdrowiu. Mam nadzieję, że udało ci się ukończyć to, po co udałeś się do elektrodynamicznego cenobium. Henriks po prostu skinął głową w odpowiedzi. Po niekomfortowej, długiej pauzie Medinech oczyszcza, czy odchrząkuje i ponownie zwraca się w naszą stronę. Nie potrafię wręcz wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za twoją pomoc. Teraz, kiedy plany heretyków zostały pokrzyżowane, nic nie stoi na drodze moim oraz twoim planom. Kiedy wraz ze śmiercią Aurory
duch w rewolucjonistach upada. Całe składy rebeliantów się poddają. Jesteśmy świadkami ostatnich dni tego powstania. Udało mi się już podpisać rozkaz, aby przemieścić na twój okręt 2000 pierwszej jakości marynarzy kosmicznych, nie wiem, załogantów po prostu. Ich transfer na twój okręt powinien się rozpocząć dosłownie w każdej minucie. O, uzyskaliśmy profit factor na poziomie 5, więc zaraz wracamy do tego tech kapłana. Chciałbym także odpowiednio oddać szacunek wybawcy Rekat Minoris i zaplanowałem już celebrację na cześć naszego aby uczcić twój honor. No, aby cię uczcić po prostu. Będziemy świętowali twoje zwycięstwo triumfem, czyli starożytnym zwyczajem, triumfem taki, jaki mieliśmy w Rzymie oraz w średniowieczu, a nawet w nowożytności. Kojarzycie triumfy, tak? Czyli takie triumfalne marsze wojsk, które jakby wracają zwycięsko do danego miasta. Często to się właśnie działo między innymi w Rzymie. W każdym razie taki triumf my będziemy mieli swój na Rekat Minoris, który ocaliliśmy. Fajnie, fajnie. W każdym razie przejedziesz przez miejskie ulice w towarzystwie Gwardii Honorowej, która przynależy się bohaterowi, który pokonał wrogów Imperium. Okay, daj mi tylko znać, kiedy doprowadzisz wszystkie swoje interesy w tym systemie i będziesz gotów do rozpoczęcia triumfu. Dobra, mamy inny biznes, bo chcemy pogadać z tym gościem. Jeszcze raz. I możemy sobie wziąć tak, te rękawice. Te rękawice powodują, że jedna z umiejętności Argenty będzie lepiej działała. Weźmy sobie też ten pancerz. Nie wiem, czy ktoś... Tak, mamy ciężki pancerz. Nie pamiętam, czy już ktoś może używać, ale może się to przydać. I mamy też karabin laserowy. Też to weźmy, bo czemu nie? Multiklucza nie potrzebujemy, bo tam, gdzie multiklucz jest potrzebny, to tam często możemy zamiast tego używać umiejętności technicznych, a te Pascal ma na świetnym poziomie, więc... Mamy też 6 multikluczy, więc nie jest to nam jakoś wybitnie potrzebne. W każdym razie tak, porozdawajmy sobie broń i ten ekwipunek, który sobie wziąłem. I w pierwszej kolejności ty sobie weźmiesz... Ty sobie weźmiesz te rękawice, bo ty tylko tobie się mogą przydać. Abelard, ty sobie weźmiesz z kolei... Nie. Chociaż... Tak, weź sobie to, bo ty będziesz, mam nadzieję, rzadko padał podczas walki. Dalej, co my tu mamy? Kurde, wszyscy mają takie rękawice, których w sumie nie chcę zabierać, więc w sumie sobie to zostawmy, ale tak, teraz przyznajmy pancerze. Abelard może założyć ciężki pancerz. Niech więc zakłada. O, i teraz już wygląda groźniej niż wcześniej. I czy ktoś jeszcze może zakładać ciężki pancerz? Ty nie. W ogóle może mamy jakieś lepsze pancerze niż to, co nasza ekipa obecnie nosi. Nie, na pewno nic lepszego Argenta przynajmniej dostać nie może. Cassia. Ciebie sprawa się ma. Cassia ma na sobie obecnie lekki pancerz, który w żaden sposób nie ogranicza jej umiejętności wykonywania uników. I to bym chciał zostawić. Już dostałeś nowy pancerz. Dla ciebie nic lepszego nie mamy, Pascal.
Dla ciebie też nic lepszego nie mamy. Erdes. Dla ciebie też nic lepszego nie mamy. Dobra, jeżeli chodzi o broń z kolei. Pascalu, ty dostałeś dopiero co pistolet plazmowy. Więc u ciebie też się już nic nie zmieni. U Heinrichsa mamy miecz mocy. Mamy rewolwer, ale tu mamy lepszy rewolwer. Dobra, zmiana. A, Heinrichs nie nosi żadnych rękawic, to jemu możemy w sumie dać tutaj któreś. Niech będą te. Dobra, i co, i co, i co? A pancerz jaki miałeś? Dobra, już lepszego nie mamy. I co, i co, i co? I chyba nic. Teraz ty. Chociaż jeszcze jedna rzecz. Nie, ty masz, dobra, ty masz pistolet plazmowy. Przez chwilę myślałem, że może Pascal dostanie ten karabin laserowy, ale nie. Ale może ty go dostaniesz, chociaż shotgun tutaj wygląda jak coś lepszego. Ale też nie do końca, bo jeżeli użyjemy ataku obszarowego tym karabinem, to wystrzelimy 4 pociski, które mogą być silniejsze niż ten shotgun, więc weźmiemy sobie do Abelarda karabin laserowy. Dobra, i możemy ruszać dalej, możemy powiedzieć gubernatorowi, że jesteśmy gotowi na nasz triumf. Świetnie. Zobaczymy się na rynku. Niech światło tronu będzie z tobą. Aha, i mamy sobie sami się dostać na rynek. Dobra, myślałem, że już nas gra tam automatycznie przeniesie. Ale mi przycięło. Dobra, musimy porozmawiać z mistrzynią ceremonii. Tu mamy strażników. Dobra, to pogadajmy. Wasza lordowska mość niezrównane. Lordzie von Falancius. Jestem mistrzynią ceremonii Rykad Minoris. Wszystko już zostało ustalone w sprawie twojego triumfu. Wszystko już jest na miejscu. Pozwól mi na krótkie podsumowanie nadchodzącego eventu. Nadchodzącego wydarzenia. Okej, mów. Przebędziesz drogę, która już jest ci znana. Stąd do Portu Gwiezdnego. Będą ci towarzyszyli zarówno twoi towarzysze, jak i Gwardia Honorowa. Ciało heretyczki znane jako prorok Aurora będzie ciągnięte za tobą jako twoje trofeum bitewne. Postój jest zaplanowany na środku trasy. W tym miejscu wdzięczni mieszkańcy miasta ruszą w twoim kierunku, wychwalając cię za ich ocalenie. Jednak nie obawiaj się, jest to dokładnie zaprojektowana choreograficznie przerwa. Grupka wdzięcznych osób zostanie skomponowana tylko i wyłącznie lojalnych mieszkańców, których wybraliśmy osobiście. Członkowie wojska, młodzi ludzie, atrakcyjni i ładni. Po prostu ładni. Kilka też zdrowych dzieci, czyli żadni tam, żadne biedactwo, żadne brzydkie osoby. Nikt taki nie zostanie do nas dopuszczony, żeby wszystko ładnie wyglądało na obrazku. Bardzo niefajnie, ale śmieszniej, po raz kolejny pokazujące właśnie
takie typowe podejście w uniwersum Warhammera 40 tysięcy do ludzkości po prostu. W każdym razie, kiedy już zakończą cię wychwalać, procesja ruszy dalej. Gubernator Medinek będzie czekał na ciebie w Porcie Gwiezdnym. Tam też został zbudowany stos, aby spalić heretyczkę znaną jako Aurora. Wręczona ci zostanie pochodnia, pobłogosławiona przez członków Eklerziarchatu i dostaniesz wybór. Okej, będziesz miał wybór, albo będziesz mógł podpalić stos własnoręcznie, albo być może będziesz chciał oddać ten honor gubernatorowi Medinechowi, żeby w jakiś sposób zacząć budować sojusz pomiędzy rodem von Falansus a rodem Winterscale, czyli innym rodem wolnych kupców. Aczkolwiek wybór należy do ciebie. To możemy tak powiedzieć, że to jest świetny plan. Jesteśmy gotowi rozpocząć triumf. To odrażające. Nie chcę, aby cały ten show wdzięczności został w jakikolwiek sposób wyreżyserowany. Pozwólcie zwykłym ludziom Rykard Minoris przemówić, albo zakończmy tą farsę już teraz. Dobra, jesteśmy dobrą postacią, to tak zróbmy. Tam faktycznie nie do końca mi się podoba to, że wyrazy wdzięczności mają być wyreżyserowane w jakiś propagandowy sposób. W każdym razie mistrzyni ceremonii jest mega zaskoczona, bo jej oczy się rozszerzają. Moje najszczersze przeprosiny, wasza lordowska mość. Nie pomyślałabym, że... Nie miałam zamiaru wzbudzać twojego gniewu. Pozwólmy zwykłym ludziom dojść do ciebie. Mówisz, okej, niech tak się stanie. Nie wiem, czy właśnie nie zrobiliśmy czegoś złego dla siebie. Czy ktoś nas... nie zaatakuje tutaj z tych wdzięcznych ludzi. To się okaże. Ale liczę na to, że faktycznie będą wdzięczni. O, mamy tutaj tłumy. Mamy czołgi Lemanrasy. I wychodzi na to, że będziemy jechali Lemanrasem właśnie. W każdym razie spoko, scenka. Ocaliliśmy tą planetę i jej mieszkańcy są nam wdzięczni. Spoczko. W każdym razie ludzie tam w tłumie faktycznie nas wychwalają. Okej, dotarliśmy chyba do tej połowy drogi. Jakiś lokalny mieszkaniec mówi do nas: hello, wasza lordowska małość, chwała ci, chwała. Jakaś grupa średnio raczej ubranych ludzi biegnie w naszą stronę. Wdzięczni mieszkańcy pragną przekazać ci dar swojemu odkupicielowi. Swojemu obrońcy po prostu. Okej, chciałem już to pominąć tak szybko, ale z jakiegoś powodu jesteśmy wręcz pewni, że dosłownie w tym momencie wzrok, jakieś spojrzenie pochodzące z ciała Aurory po prostu spogląda w tył naszej głowy. Czyli coś, co widzieliśmy za kratami jej maski, że wydawało nam się, że widzimy jakiś ruch, dalej tam jest i teraz spogląda na nas. Jakaś myśl wykwita z tyłu naszej głowy. Nie w naszej głowie, ale po prostu jakaś tam myśl. Oni wszyscy zginą. Zginą zdeprawowanie, nigdy nie poznając prawdy, a to wszystko przez ciebie, mój wrogu. Okej. Jakiś demon do nas przemawia z ciała Aurory. Tak, demon. Myślę, że demon. Bo co innego. Okej, chyba możemy to zlekceważyć i powiedzieć po prostu do ludzi, że to moja przyjemność bronić
bronić Imperium ich szczerych mieszkańców. Niech światło wiecznej Terry świeci na nas wszystkich. Albo możemy od razu powiedzieć do żołnierzy w kordonie, zatrzymać ceremonię, zabierzcie stąd ludzi, coś straszliwego się zaraz wydarzy. I tak też zróbmy. Nie lekceważmy tego, co się właśnie wydarzyło. Mamy, kurde, nasz triumf zakłócony. Albo to jakieś ostatnie podrygi demona, żeby nam zepsuć zabawę. Dobra, nie. Bądźmy ostrożni, co mi tam. Żołnierze w kordonie wymieniają zdziwione, zaskoczone spojrzenia, ale ich wytrenowana dyscyplina przezwycięża i zwracają się w stronę widzów, przygotowując się do ich odprowadzenia. Ale już się coś zaczyna. Cassia czuje coś. Coś wyczuwa, coś nieograniczonego, niebieski, złoty, ciemny. Grymas pojawia się też na twarzy Heinrichsa. Przesłuchujący podnosi dłoń do swojej klatki piersiowej, jakby został uderzony. Klatki piersiowej, tylko chyba do swojego czoła. Gdy tak jakby został zaatakowany przez nagły atak, nie wiem, jakieś migreny. Co? No, i Aurora jednak nie zginęła. Znaczy zginęła, ale nie tak ostatecznie, pojawił się jakiś jej duch. Oto przed wami ostateczny świt. Oj, kurde, zepsuli nam zabawę. Zepsuli nam zabawę, zepsuli nasz triumf, zaraz za to zginą. Zaraz za to zginą po prostu, bo jak tak mogli. Ale przenosimy się teraz na mostek naszego statku. Nie wiem do końca czemu. Okej. Okay. Scenka jakaś z... Gdzie za oknami naszego okrętu widzimy jakieś przelatujące statki. Nasi oficerowie na mostku wydawali się jacyś, nie wiem, spanikowani. I coś się dzieje ze słońcem. Okej. Słońce zniknęło. Nie wiem, czy wybuchło, czy coś się z nim stało i doprowadziły do tego jakieś okręty. Cholera wie co za okręty, bo były jakieś takie niewyraźne. Don't you dare to cross us! Okej, okay. Ale zanim się dowiemy, co się stało, musimy wygrać tą walkę. Mamy 18 przeciwników. Już trochę silniejszych niż tam przy... Też nie do końca. Niż tych przy reaktorze. Mamy też kilku żołnierzy do pomocy, którzy przeżyli. Ale musimy rozpocząć bitwę. Cassia, ty chodź tutaj może. Heinrichs, ty chodź z tej strony. Pascal, ty chodź z tej strony może. Abelard, ty chodź tutaj. Argenta, ciebie zapraszam w to miejsce. A Caerdes,
Erdys, nie wiem, tutaj może po prostu na razie, albo tutaj. I rozpoczynamy. W ogóle mamy od razu na rozpoczęciu walki 14 punktów degradacji osnowy. Ale tak, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od przyznania ruchu. Gdzie jest Kasia? Gdzie ją dałem? Kasia jest tutaj. I kurde, nie sięgamy karty ze swoją umiejętnością, słabo. Ale to zróbmy tak, że damy te punkty Heinrichsowi. Albo po prostu się przemieśćmy, bo czemu nie? Kasia akurat nie jest w żadnym strategicznym miejscu. Tak, dajmy punkty Kaerdesowi. I Kaerdes użyje sobie po raz pierwszy swojej mocy piromancji. Dobra, na nim chyba to najbardziej zadziała. No i dobra, podpaliliśmy go. Obrażenia nie są z tego jakieś wybitne. Ale zmniejszyliśmy za to poziom degradacji osnowy. Dobra, i może dajemy punkty do statystyk dla Heinrichsa. Kończmy tą dodatkową turę i teraz Kasia jeszcze sobie... Tak, użyjmy tego... Użyjmy tego na Argencie może? Nie, nie możemy. To na Pascalu. I użyjmy sobie jeszcze ataku na tym gostku, bo on będzie używał ognia i jest... I myślałem, że go zabijemy, ale jednak tego nam się nie udało zrobić. Dodajmy statystyk Kaerdesowi samemu sobie, dobra. Teraz Abelard. Abelard, ty się zajmij może na początek tym gościem. Follow my lead. Tak, zaszarżuj na niego. Tak jest. Jeszcze go dobij. Dobra, pierwszy kultysta padł. My place is at the fall. W ogóle zobaczcie, jak tutaj jest ciemno dookoła. A, Pascal oberwał. Ciemno jest dookoła i mamy w ogóle jakieś obłoczki. Obłoczki jakby materium właśnie, osnowy. Tak mi tu obraz teraz skakał, że nie mam pojęcia, który z naszych oberwał, a który nie. Wiem, że Heinrichs płonie. Kurde, podpalaczy trzeba byłoby ubić jak najszybciej. W każdym razie tak, ulecz może siebie na początek. Tak jest. Teraz słowo Imperatora. For the throne's glory. Tak jest. Dodajmy sobie trochę siły. Zaatakujmy lidera kultystów. Wow. I zaszarżujmy na, nie wiem, na tego. Tak, musimy zaszarżować, bo już zwykłego ataku nie wykonamy. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o Heinrichsa. Teraz dzięki temu żołnierzowi wiemy, że wejście w tej obłoczki powoduje, że tracimy życie. O, przydał się żołnierz, zabili jednego z kultystów. A czas na zwykłą turę Kaerdesa. Użyjemy sobie psionicznego wrzasku i zabijemy już tego lidera kultystów. Tak jest, spadł. I stopień degradacji osnowy też trochę opadł. I dajmy punkty ruchu, czy punkty akcji w zasadzie Pascalowi. Czas na naszego Pascala. Pascal, który może zaatakować obszarowo. Ale myślałem, że ubije tych dwóch, nie ubije. Dobra. Ale tu mamy dwóch przeciwników, może pod tym kątem się uda? Też nie. Możemy zaatakować za to jednego z przyjaznych nam żołnierzy, ale po co? Bez sensu. To zaatakujmy po prostu jednego wroga. A,
Pascal potrafi wymiatać. I możemy przyznać darmowy ruch i przyznamy go Heinrichsowi. I Heinrichs teraz zrobi tak, że walnie w tego gościa i go zabije. I możemy sobie użyć szarży i zabić tego. To tak zróbmy. A kolejny wróg padł. A, jeszcze możemy użyć ataku psionicznego, to użyjmy. Pytanie, czy on zwiększał, czy zmniejszał degradację, bo teraz nie pamiętam, ale chyba zmniejszał. Nie no, zwiększył, dobra. W każdym razie to tyle. Okej, czas na Argentę. I myślę, że Argenta zabije tych dwóch tutaj. W każdym razie po tej stronie jest trochę wrogów, albo może... dobra, zabijmy tych dwóch. Jak się uda, oczywiście. Tak jest. Padli bez problemu. Jeszcze tak. Tak i weźmy sobie... Nie, nie bierzmy tej umiejętności. Dobra, czas na kolejny ruch Pascala. I Pascalu, może wykorzystasz sobie tym razem pistolet plazmowy. Tylko tak, zróbmy to w ten sposób. A jakbyś zaatakował jeszcze w sumie tego... Możemy zabić przez przypadek niewinnego jakiegoś tam człowieczka, więc nie. To zróbmy jeszcze tak. I teraz zaatakujmy. Pudło. Mogłem, kurde, zaatakować wręcz. Oj, Argencie się tam obrywa. Kardys fajnie tam unika. A i przybyli kolejni kultyści. I tu też są następni. Dobra, Cassia. Ubij tego podpalacza. Dobra. Dasz teraz dodatkowy ruch Pascalowi, myślę. Pascalowi, który podejdzie tutaj i zdejmie z Kardesa tego ziomka. Piękny atak. Możemy jeszcze kolejny cios zadać, to możemy tutaj wystrzelić, przeładować nasz pistolet plazmowy i wykonać atak obszarowy, zaatakować tych dwóch. Tak zrobimy, tylko najpierw ich trochę podrasujmy ten swój atak. A nie był jednak tak mocny, jak myślałem. Dobra, Cassia, to dasz jeszcze dwa dodatkowe punkty ruchu, znaczy punkty akcji Cardesowi. I Cardes sobie, myślę, krzyknie. Tutaj mamy kolejnego podpalacza, to na niego. Tak jest. No i co, dajmy jeszcze statystyki, może Pascalowi. Ja już w sumie dostał wcześniej, już nie pamiętałem tego. Dobra, Abelard na ratunek Argencie. Tak jest. I czy ty byś mógł w kogoś strzelić? Możesz w kogoś postrzelać jeszcze.
My możesz się też przenieść. Teraz postrzelajmy. A, cały jeden atak trafił. Ha, gościu wbiegł w tą migiełkę i sam się zabił. Kurde, niewinnych ludzi zabijają. Niemiło. Dobra, Heinrichs. But of course, Lord Captain. Raz. Dwa. Be gone. I trzy. I won't object. Your reckoning is due. Myślałem, że ten żołnierz też wbiegnie w mgiełkę i sam się zabije, podobnie jak jeden z kultystów, ale na szczęście nie. A ładnie się spisują. A to kolejny podpalacz. Rakerdes. Skoro przeciwnicy nas próbują podpalić, chociaż nie, dobra. Nie bawmy się już psioniką, skoro mamy lepsze metody na zabijanie wrogów. Zabijmy może tego gościa. Pięknie. Możemy komuś przyznać ruchy? Możemy. Cassie na przykład. Cassia wykorzysta swój atak na tym. Tak jest. No i tyle, jeśli chodzi o Cardesa. Nie wiem czemu jakby degradacja osnowy się pogorszyła, a nie wykonaliśmy żadnego ataku psionicznego teraz. Więc nie wiem, czy przeciwnicy też mają taką możliwość, żeby ją powielać, a czy pogarszać tą degradację. Ale teraz tak, Argenta, chodź tu. Dawno nie wykorzystywaliśmy granatów, to może sobie wykorzystajmy. Może granat podpalający. To rzućmy w tych dwóch. Tak jest, niech płoną. Dobra, sobie wykorzystajmy teraz to, żeby jeszcze wykonać jeden atak. I dwóch zabitych. I wszyscy dostali jeszcze po poziomie. Szybko te poziomy tu idą. Dobra, Pascal. Tutaj nie mamy wrogów w okolicy. Co ja tam zrobiłem? Coś przesunąłem chyba niechcący. Tak, Pascalu, chodź tu. Znajdź mi tutaj słabości wroga. Weź sobie to jeszcze. Precyzyjny atak. I teraz jeszcze raz ładunek plazmy wystrzel. Spróbuj zabić tych dwóch. Aj, nie zabił, ale jakoś tam sensownie uszkodził. A żołnierz dokończył robotę, więc spoko. A ty gdzie? Przecież ty miałeś uciekać. Dobra, Cassia, dasz Pascalowi punkty ruchu. Pascal, ponownie strzelasz. Oj, chyba przeładowaliśmy tutaj tą swoją broń, bo Pascalowi się oberwało. Niechcący kolego, przepraszam cię za to. W każdym razie Cassia, użyj sobie tej swojej umiejętności, tak, na podpalaczu. I pięknie. Abelard. Chodź tu. Zostało nam trzech wrogów. Zmień broń z powrotem na miecz. Zrobimy tak, najpierw go sprowokujmy. Teraz użyjmy sobie silnego ciosu. I nawet jak go nie zabijemy, to powinien wpaść tam w ogień. Tak jest, pięknie to wyszło teraz. Okej, Heinrichs. Chodź tu.
Użyjemy sobie szarży tutaj. Dobra, jeden zginął i może pistoletem tym razem spróbujemy wykończyć. Tak jest. Co się dalej dzieje? Okej, okay, mamy jakieś próbę połączenia z od naszej mistrzyni komunikacji. Ale są zakłócenia. Mamy bardzo mocne zakłócenia statyczne. Lordzie, kapitanie, tu Vox Master, czyli nasza mistrzyni komunikacji. Nie wiem, co ona tutaj chce powiedzieć. O coś nas prosi. Vigdis, co się dzieje? Dalej nie wiemy. Okej, atakuje nas jakaś siła z immaterium, z osnowy. Atakuje nasz umysł. Wydaje nam się, jakby nasza głowa zaraz miała eksplodować, ale po chwili to wrażenie znika. Pozostawiając jednak inne wrażenie, jakby ktoś dotykał nam naszego czoła, jeśli dobrze kojarzę, albo naszej czaszki, nie pamiętam co dokładnie znaczyło temple, która to była część ciała. Henryx odsuwa swoją dłoń i jakby potrząsa głową, jakby starał się odrzucić kogoś, kto jakby go atakował. Jego głos drży, kiedy mówi. Jedyne wyjście to ustabilizowanie swojej kondycji. Trzymaj się. Nie pozwólmy tej mocy przejąć nad nami kontroli. Nie boję się ciemności, gdyż światło jest we mnie, światło mojej wiary w ciebie, imperatorze. W imperatorze, no bo tutaj nie, jakby Bogiem jest imperator. Nie ucieknę przed żadnym wrogiem, gdyż nie ma wroga straszniejszego niż tchórzostwo i przezwyciężę całą tą sytuację. Okej, Kasia znowu o kolorach. Czerwony, czarny, czerwony, czarny i dużo oślepiającej bieli strachu. Całe miasto się trzęsie. Nie, cały świat. Mniej gadania, więcej akcji. Co mówiła Vigdis, Lordzie Kapitanie? Czy wyślą do nas statek? Wahadłowiec? Musimy wyruszyć w stronę Portu Gwiezdnego. Statki nie znajdą nas tutaj, nawet jeżeli ustabilizujemy połączenie komunikacyjne, czego nam nie uda się zrobić. Okej, okay, jesteśmy w drodze do Portu Gwiezdnego. No, chyba nam próbuje potwierdzić, że zrozumiała. Mam wrażenie, że zaobserwowali zniknięcie gwiazdy, coś tam, ewakuacja podejrzewam, z kolei tutaj miało być słówko, ale wciąż nie wiadomo, o co dokładnie chodzi. W każdym razie komunikacja voxowa już się skończyła, patrzy na nas wiele oczu. Okej. Czy ktoś ma jakieś pojęcie, co się właśnie wydarzyło? Ostateczny świt, Argenta mówi z furią. Zbyt wcześnie zakończyliśmy pokrzyżowanie wrogiego planu. Niech Imperator nam wybaczy za to zaniedbanie. Przysięgam, że znajdziemy drogę, żeby to naprawić, że to naprawimy. Widzę tylko niedokończony obrazek. Wszystkie czułe na immaterium osoby na tym świecie czują jakąś obecność magii. Wzrasta jak tsunami. Nigdy nie zdarzyło mi się napotkać coś takiego w świecie realnym. Te moce czarnoksięskie wciąż wzrastają.
Nie mogę jednak powiedzieć, co dokładnie sprawiło, że coś takiego się stało, a nigdzie zniknęło w ogóle światło. Zimny dreszcz przebiega po naszym kręgosłupie. Wciąż czujemy wzrok Aurory na sobie. Tylko że tym razem nie dobiegający z jej ciała, tylko zewsząd. Dobra. Będziemy ikonoklastą i oczywiście mówimy, że nie opuścimy ludzi w potrzebie. Wszyscy podążajcie za nami. Jakiś starszy mieszkaniec miasta mówi, że nie da rady iść szybko, ale podąży za nami. Że jeżeli rozpoczniemy walkę, to na pewno nie będziemy chcieli, żeby jakaś stara kobieta stała nam na drodze. I myśli, że będzie zdecydowanie więcej walki. Dobra, ruszajmy. Tylko że zanim ruszymy, moi drodzy, zakończymy sobie ten odcinek. Ja sobie tylko jeszcze tak sprawdzę, czy mamy... nic nie mamy ciekawego. Tak jest, wyruszamy dalej. Tylko że zanim to zrobimy, to zakończymy odcinek i zrobimy to właśnie już w kolejnym 20 odcinku. Otóż, moi drodzy, kiedy wydawało się, że już wykonaliśmy wszystko, co było do zrobienia na tej planecie, kiedy wydawało się, że już żadnej konkretnej walki z jakimś bossem tego świata, już nie będzie, z bossem tego systemu, miałem na myśli liderkę kultystów, tą Aurorę, no to jednak ta postanowiła wrócić w wielkim stylu, bo jej duch się pojawił i spowodował ogromne zamieszanie. W dodatku pojawiły się jakieś siły w kosmosie, które dosłownie zniknęły słońce, bo nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić. Czy one ukradły to słońce, czy one spowodowały jakiś wybuch, nie wiem, implozję tego słońca. Nie mam bladego pojęcia, co tam się wydarzyło dokładnie i to pewnie zostanie jeszcze wyjaśnione. W każdym razie musimy się ewakuować w chwili, kiedy mieliśmy triumfować na tym świecie, co jest szczególnie przykre, ale nic, musimy udać się do Portu Gwiezdnego i ewakuować się z tego świata, czyli uciekamy, ale to w kolejnych odcinkach zobaczymy, co się dalej wydarzy, bo dzieje się już ciekawie, a będzie chyba jeszcze ciekawiej. W każdym razie do zobaczenia, zapraszam Was na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć!